To nie jest wymóg, to nie jest wymysł lewaków amerykańskich, polityczna poprawność. Stalinowcy posługiwali się tym w pierwszej połowie lat 40. To doskonale już wtedy funkcjonowało jako kamuflaż. I Komintern wysyła im instrukcje, depesze i piszą, że to jest politycznie niepoprawne. Na tym etapie nie możemy ujawniać swoich celów. Teraz wy jesteście na platformie demokratycznej. Teraz to wy walczycie o Polskę, bo nikt was nie poprze, bo nikt do was nie przyjdzie. Tą propagandą musicie stworzyć parawan przed prawdziwą działalnością. I to się odbywa. Powstaje Polska Partia Robotnicza i powstaje jej pion zbrojny, Gwardia Ludowa. Od 1 stycznia 1944 roku przemianowano już na Armię Ludową. Jaką wytworzono historiografię po 1944 roku? Czym było podziemie komunistyczne? Stworzyli ze swojej organizacji potęgę liczącą do 100 tysięcy ludzi. Gwardia Ludowa miała wziąć na siebie główny ciężar walki. Armia Krajowa stała z bronią u nogi. Częściowo kolaborowała. Nie robiła nic. Narodowe Siły Zbrojne były częścią niemieckiego aparatu okupacyjnego. Byli częścią aparatu hitlerowskiego. A Gwardia Ludowa, później Armia Ludowa, toczy walkę na śmierć i życie z hitlerowskim zaborcą. Dąży do powstania. Organizuje olbrzymie akcje. Dokonuje aktów dywersji, czynów heroicznych. Bierze udział w Powstaniu Warszawskim. Jest główną siłą walczącą w Powstaniu Warszawskim. I przede wszystkim te 100 tysięcy ludzi. Ta propaganda trwała do 1989 roku. Nie było innej. Nie było dostępu do ich własnej dokumentacji. Nie wiedzieliśmy, kim byli. Nie wiedzieliśmy, co robili. Ludzie z podziemia niepodległościowego, którzy działali równolegle, widzieli. Wiedzieli bardzo dużo, ale po wojnie byli mordowani, trzymani w więzieniach, reszta zamilkła, bo wiedziała, że to wszystko nie ma sensu. Nawet w rodzinach, nawet młodszemu pokoleniu nie mówiono prawdy. Bali się ludzie sami siebie. Ale po roku 89 dokumentacja podziemia komunistycznego stała się dostępna. Możemy z tego korzystać, możemy to czytać, możemy publikować. I dzisiaj wiemy, tak naprawdę, było ich 3-4 tysiące, łącznie przewinęło się może 5-6 tysięcy w całym kraju, we wszystkich strukturach komunistycznych. Żadne 100 tysięcy. Ich działalność sprowadzamy do tego, co byłoby przedmiotem ścigania w każdym normalnym kraju. Bandytyzm, rabunki na wielką skalę, skrytobójstwa i jawnobójstwa, gwałty na kobietach. To jest istota działania Gwardii i Armii Ludowej, wynikająca z ich dokumentacji. Z czego to się brało? To nie było tak, że ci przedwojenni komuniści to byli sami zbrodniarze i złodzieje, ale oni nie mieli kadr. Te oddziały partyzanckie trzeba było z czegoś tworzyć. W roku 1942-1943 wszyscy ci, którzy gdzieś chcieli działać, już byli zagospodarowani. Działali w jakichś organizacjach niepodległościowych. W Armii Krajowej, w Batalionach Chłopskich, w Narodowych Siłach Zbrojnych, w Narodowej Organizacji Wojskowej, ale do komuny iść nikt nie chciał, bo wiedział, co to jest. A jeszcze po okupacji sowieckiej do 1941 roku, po Katyniu, po tym wszystkim, nie było wątpliwości. Ale komuniści te kadry zdobyli i oddziały partyzanckie zaczęli tworzyć. Z czego? I tu jest właśnie istota sprawy. To jest ten zmysł rewolucyjny. To są te sowieckie instrukcje, które pochodzą jeszcze od Lenina, że najbardziej bliskie socjalne elementy sprzyjające rewolucji to jest lumpenproletariat, to jest margines społeczeństwa. To są ci wyrzutkowie, którzy w każdym społeczeństwie tworzą margines przestępczy. W 1939 roku, gdy Niemcy wchodzą na ziemię polskie, wszystkie więzienia zostały uwolnione. Nie zamknięto tych ludzi, nie trzymano, żeby dostali się w ręce niemieckie. Państwo polskie padało, uwolniło więzienia. Kilkadziesiąt czy ponad 100 tysięcy kryminalistów wyszło na wolność. W niewielu przypadkach ci ludzie, widząc, co się dzieje, mając jakieś poczucie narodowe, jakiś instynkt samoobronny i chcąc naprawić swoje winy, często bardzo nawet efektywnie działali później w polskiej partyzance. To byli bardzo dobrzy partyzanci, którzy chcieli odkupić swoje winy wcześniejsze i późniejsze. Ale to było
niewiele takich przypadków. To znamy z relacji od dowódców oddziałów, że napotykając na takich bandytów w lesie, gdy im tłumaczyli, że jako bandyci będziecie przez nas zlikwidowani. My nie dopuścimy do tego, co robicie, ale przecież zobaczcie, nie ma Polski, jest wróg. Chcecie walczyć, macie broń, skierujcie ją tam, gdzie trzeba. W ten sposób odkupicie winy, to co robiliście do tej pory. Później nowa, wolna Polska może wam to odpuścić. Ale większość z nich nie. Łatwy chleb jest tym, co jest najbardziej pożądane. Ci bandyci w lesie, umiejąc posługiwać się bronią, mając dostęp do broni, będąc zorganizowanymi grupami przestępczymi, jak to się dzisiaj ładnie nazywa, mieli nieograniczone możliwości działania. Pod jednym warunkiem, że nie atakowali Niemców. Atak na Niemców powodowałby odwet. Ale po co oni mieli atakować Niemców? Niemcy byli silni, Niemcy byli w garnizonach, w miastach, ufortyfikowani, a po tym co na Niemcach można było zdobyć? Przedmiotem działania było zdobywanie dóbr materialnych, było bogacenie się, czyli napady. Jak powstają pierwsze oddziały partyzantki niepodległościowej w 1942 roku, to miejscowa ludność mówi, wy tu sobie chcecie działać, proszę bardzo, chcecie mieć zaplecze, proszę bardzo, mamy wam pomagać, będziemy pomagać. Tylko pamiętajcie o tym, że mamy dwie okupacje. Jedną tą jawną, niemiecką, ale Niemcy przyjeżdżają z pacyfikacjami raz na kilka tygodni. Przyjeżdżają i to jest do przewidzenia. Można próbować uciec, bo to jadą duże ekspedycje. Robią hałas, robią szum, jak pacyfikują sąsiednią wioskę, to następne mogą uciekać. Ale bandyci przychodzą małymi grupami w nocy. Stukają w okiennice i krzyczą otwierać. Mają obrzynki, jest ich kilku, kilkunastu, a gospodarz jest bezbronny. Gwałcą kobiety, rabują pieniądze, złoto, rabują ubrania, wszystko to, co ma jakąkolwiek wartość i znikają. I następnej nocy, czy dwie noce później, znowu przychodzą. Jeśli przed nimi nas nie będziecie chronić, to my wam nie możemy pomagać, bo nie mamy jak. I w tym momencie wychodzą instrukcje, wychodzą rozkazy Dowództwa Armii Krajowej, Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych o zwalczaniu bandytyzmu. Jest to zjawisko, z którym polskie państwo podziemne musi się uporać. Celem działania polskiego państwa podziemnego była ochrona ludności cywilnej przed wyniszczeniem. I ci bandyci, przychodząc, zabierając świniaka, który był kolczykowany, nie zostawiali oczywiście żadnego pokwitowania. Chłop za to albo kara śmierci, albo Auschwitz, bo oszukuje okupanta, nie jest w stanie zdać kontyngentu. Oddziały niepodległościowe mają pieczątki, zostawiają pokwitowanie, że oddział taki i taki pobrał świniaka, czy krowę, czy coś takiego. Niemcy to honorowali. Był napad, bandyci, polnisze bandytę z lasu przyszli, zabrali. Tu chłop mógł się bronić. Od zwykłego bandyty ratunku nie było. I teraz przychodzi komuna do tych oddziałów, do tych bandytów. Słuchajcie, was tu rozniosą. Was nie będzie. Ci z AK, z NSZ-u, ci faszyści za was się wezmą w pierwszym rzędzie. Bo las będzie teraz ich. Oni idą do lasu, tworzą oddziały. Nie macie z nimi szans. Ale jest ratunek. Jeśli przystąpicie do nas, to my z was stworzymy oddział partyzancki Gwardii Ludowej. Dostaniecie nazwę, dostaniecie dowódcę, dostaniecie instruktora ideologicznego, a po wojnie, to już wiecie, to wy będziecie władzą. Tu lokalnie będzie potrzebna milicja, będzie potrzebna administracja państwowa. Ci lepsi, mądrzejsi wykształcą się, pójdą w dyplomaty, pójdą w Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pójdą do centralnych władz. Oferta była jednoznaczna. I te bandy komunistyczne zlewają się z podziemiem komunistycznym. Przychodzą komunistyczni dowódcy, instruktorzy, a te do tej pory luźne, niezorganizowane grupy otrzymują nazwy. Oddział imienia Tadeusza Kościuszki, oddział imienia Juliusza Słowackiego, oddział imienia Romualda Traugutta, oddział imienia hetmana Żółkiewskiego i tak dalej. Ale są meldunki tego, co oni zdobywają i akcje, jakie przeprowadzają. I rozdźwięk między tymi pięknymi nazwami a ich działalnością jest taki. Sprawozdania tych oddziałów są następujące. W toku akcji oddział zdobył pierścionków z łoczkiem 5 sztuk, obrączków 3,
złotych tam jakichś medalików tyle, kolczyków tyle, pieniędzy gotowych tyle, materiału bławatnego tyle, butów tyle, kapot tyle. To są sprawozdania z działalności oddziałów partyzanckich, z akcji bandyckich. Bo komuna mówi, robicie to, co robiliście do tej pory. Nie ma żadnych przeszkód. Tylko jeden warunek. Połowa idzie na działalność partyjną. Z połowy się musicie rozliczyć. Będziecie pod ochroną, macie naszych ludzi, macie naszą pomoc, ale z tego, co zdobywacie, połowę musicie oddać. Dzięki temu mamy sprawozdania na papierach. Mamy ich dokumentację. Nawet te oddziały, które nazywane były oddziałami specjalnymi, które porównywano z kedywem Armii Krajowej, mają w swoim dorobku w akcjach, które przeprowadzali, takie rzeczy. Ubranka dziecięce, grzebienie, lusterka, chusteczki damskie, halki, majtki, piżamy, tego typu. Rabowali wszystko, co było do zabrania. I później jeszcze jest podział. Towarzysz Ziutek wziął to i to. Towarzysz Maniek wziął to i tamto. Towarzyszka Baśka wzięła to i to. I są na przykład sprawozdania, które dziś mogą śmieszyć. A na przykład, że w toku akcji zdobyto towaru i złota na 1050 zł. Po rozdysponowaniu między towarzyszy wyszło im 1150 zł. Manko w oddziale. Więcej na siebie wydali niż zdobyli. Ale to jest dokumentacja przerażająca. Proszę teraz to porównać z tymi opracowaniami komunistycznymi dotyczącymi ich własnego podziemia, z tym, co robili naprawdę. A te prawdziwe akcje i te opisane, to jest zupełnie coś innego. Na Lubelszczyźnie, na południowym Podlasiu, działał oddział Bolesława Drabika, pseudonim Bolek Bimberek. Sam pseudonim niezwykle atrakcyjny, jak na dowódcę partyzanckiego wiadomo, o co chodzi, czym się zajmował. Bolek Bimberek, później po wojnie major Milicji Obywatelskiej, komendant milicji w Siedlcach, później w Gdańsku, zasłynął akcjami kolejowymi. Wysadzał pociągi. Dawał w spowiedzi oświadczenia świadka, stworzył całą dywizję kolejową Gwardii i Armii Ludowej, dywizję kolejową. I te dziesiątki czy setki pociągów wysadzili. Ja takie akcje, opracowując te dokumenty komunistyczne do wydania, zacząłem sprawdzać. I między jakimiś miejscowościami na terenach, jak z mapy wynika, bagiennych, szukałem linii kolejowej, gdzie oni tych wysadzeń dokonywali. Dzwoniłem do Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych, mówię, że tu w czasie wojny między tą a tą miejscowością była linia kolejowa, może są jakieś dokumenty zachowane z okresu okupacji niemieckiej. Panie, tu nie ma żadnej linii. Ja mówię, no wiem, na mapie widzę, ale w czasie wojny była. Nie było, panie, to jest bagno, tam długo nic nie będzie, tam nikt nawet nie mieszka. Po co tam linię kolejową przeprowadzać? To mało, że przeprowadzali tam, gdzie tej linii nie było, to jeszcze w jednym miejscu, tego samego dnia, praktycznie w tej samej chwili wysadzili trzy pociągi pod rząd. Przejechał jeden, wysadzili, wjechał drugi, wysadzili, przejechał trzeci, wysadzili. To nawet gdyby ta linia była, to po czym przejechały dwa następne pociągi? Po prostu nie byłoby takiej możliwości. Inne akcje. Wysadzili most w jakiejś miejscowości. Patrzę na mapę, to tylko na szczegółowych mapach jest. I wreszcie we wspomnieniach jednego z tych jego rzekomych partyzantów jest sprawozdanie z akcji, jak zniszczyli most. Chłopi mieli na rzeczce mostek drewniany, gdzie przepędzali bydło na pastwisko, a w nocy tym mostkiem spędzali do domów. I oni ten mostek postanowili spalić, żeby nie służył Niemcom. Miejscowi chłopi wyskoczyli z siekierami, jakimiś drągami, żeby bronić, ale oni z bronią mówią, że to niszczą most niemiecki i tego mostu od tej pory nie będzie. Chłopi, uznając słuszność sprawy, wycofali się do własnych domów. Co mieli zrobić, jak byli pod bronią? To były wielkie akcje przeprowadzane przez Gwardię i Armię Ludową. W Powstaniu Warszawskim, gdzie rzekomo miało wziąć udział aż 5 tysięcy, czyli 1/4 wszystkich walczących sił w powstaniu, mamy ich plan operacyjny, przygotowany przed Powstaniem Warszawskim. I oni tam napisali, mamy przed sobą siły dwóch wrogów, faszysty niemieckiego i faszysty polskiego. Równorzędnie traktują organizacje niepodległościowe Polski podziemnej z Niemcami. To jest dwóch wrogów w powstaniu. I jest rzecz potworna. Jest nakaz, gdzie
ich dowódca ich instruuje, że jak to powstanie wybuchnie, bo siły niepodległościowe to szykują, reakcyjne, jak on to nazywa, to my musimy się do tego przyłączyć. Nie możemy się angażować w walki z Niemcami, bo jesteśmy za słabi i to jest niepotrzebne, niech się oni wykrwawią. Ale my musimy zdobywać najważniejsze punkty w mieście, bo ten, kto je zdobędzie, będzie panował nad stolicą. I są zapisy. W pierwszych godzinach walk będzie wielki chaos. Nie będzie wiadomo, gdzie jest dokładnie linia frontu. Wtedy możemy im strzelać tym reakcyjnym w plecy. Później będzie trudniej, bo się dopatrzą i mogą zastosować odwet. I teraz ile ofiar w tych pierwszych godzinach walk padło ze strony komunistów? Tam, gdzie się wydawało, że to może snajperzy niemieccy, ktoś, no idzie człowiek ulicą mundurowany na zbiórkę, czy prowadzi oddział i akurat ginie dowódca, prawda? Nie wiadomo z jakiego powodu. Ale Niemcy 1 sierpnia nie mieli snajperów. Jeszcze nie wiedzieli, jak to wszystko będzie wyglądało. W związku z tym nie jesteśmy w stanie dzisiaj dociec, kto i z jakiego powodu zginął, ale mamy dokumentalne dowody sporządzone przez nich samych, że do takiej działalności wzywali, nakazywali swoim podwładnym. W związku z tym nie mam żadnych wątpliwości, że taką działalność prowadzili. A wytworzyli z tego wielką czerwoną mitologię, że oni jedyni, oni najwięksi prowadzili bitwy z Niemcami. Oni, partyzanci Gwardii i Armii Ludowej, gdzie jednorazowo ginęło po 5 tysięcy Niemców. Ludzie, którzy nie zdają sobie w ogóle nie zdają sobie sprawy, jak wyglądały realia okupacyjne, jak wyglądał niemiecki aparat okupacyjny, co to była niemiecka ekspedycja, jak była uzbrojona, ile trzeba było wysiłku, żeby nawet z małą grupą niemiecką walczyć. To, co robiły oddziały organizacji niepodległościowych, dla komuny było w ogóle niedostępne. Dla tych band zwykłych, kryminalnych z lasu to nie był przeciwnik. Nie byli w stanie się temu przeciwstawić. A jak organizowali te pierwsze oddziały? Franciszek Ciastek, pseudonim Owijacz, czyli Onuca, też bardzo taki ciekawy pseudonim, bardzo wojskowy i bohaterski, opisywał po wojnie, jak w okolicach Warszawy nakazali mu zorganizować pierwszy oddział partyzancki. Zebrał kilku towarzyszy i napisał. No i tak się wałęsaliśmy od wsi do wsi, bez celu, nie bardzo wiedząc, co robić. W jednej ze wsi chłopi dawali nam karabiny, ale ich nie wzięliśmy, bo były długie i trudne do ukrycia. Partyzanci, którzy nie chcą karabinów, bo są trudne do ukrycia, to nie są partyzanci. A ich jedyna akcja to jest napad na jakieś mieszkanie, gdzie im się wydawało, że błysnęła broń przez drzwi. W związku z tym strzelili przez te drzwi, włamali się, trup człowieka i nie ma broni. Do tego masowe gwałty. To układanie ciał młodych dziewczyn w gwiazdy, to co oni wtedy robili w okresie okupacji niemieckiej. To nie jest wymysł współczesnej młodzieży. Te wzorce były tam. Te gwałty są na masową skalę. To jest jedno z narzędzi terroru. To jest metoda rewolucyjna. Wszystkie rewolucje tak niestety działają. I później ci zwyrodnialcy, ci zbrodniarze, ci złodzieje otrzymują bardzo wysokie godności, wysokie stanowiska. I przy tym wszystkim jest wreszcie ostateczny argument. Rzecz najbardziej podła, najbardziej ohydna. Komuniści po wojnie oskarżali w Polsce żołnierzy, oficerów Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych o mordowanie Żydów. Tymczasem dziś już wiemy, że z ich rąk padły setki ukrywających się Żydów w lasach. Jedno zgrupowanie Grzegorza Korczyńskiego, czyli Stefana Kilanowicza na Lubelszczyźnie ma na sumieniu takich ofiar 100, 200, kilkaset, nie wiemy ile, bardzo dużo. I z tych późniejszych partyjnych, powojennych dochodzeń wiemy, jak to wyglądało, jacy to byli ludzie, o jakiej mentalności. Bohater Lubelszczyzny, Gwardii Armii Ludowej, Grączewski, pseudonim Przepiórka, po wojnie pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, opisuje, że pił w jakiejś chałupie, zmrok był, wyszedł przed chałupę, patrzy, a tam gdzieś przez wieś jakieś sylwetki uciekają. To puścił serię z pepeszy. Poszedł zobaczyć kobieta z dziećmi żydowskimi i wrócił pić dalej, beznamiętnie zupełnie. Strzelanie jak do wróbli, jak do zająca, a to do ludzi.
Władysław Spychaj, po wojnie już nazywający się Sobczyński, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie, później w Kielcach, gdy dokonywano pogromu na Żydach, był sowieckim zrzutkiem w czerwcu 1944 roku zrzucony na Kielecczyznę do organizowania partyzantki właśnie komunistycznej. A zajął się czymś innym. W lesie ukrywały się jeszcze grupy ludności żydowskiej. Zakładano, że mogą mieć pieniądze, mogą mieć złoto, a to byli ludzie najłatwiejsi do zabicia. Wszyscy inni się bronili, mieli jakieś rodziny, jakieś oparcie, znajomości. Ci nieszczęśnicy nie. Oni ich wyłapują po lasach i mordują. I są opisy, jak kazali kobietom, dzieciom rozbierać się do naga przed egzekucją, żeby ubranka nie były podziurawione kulami i nie pokrwawione. I ten człowiek później w stopniu pułkownika jest szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. Tam usiłuje w sierpniu 1945 roku zorganizować pogrom na Żydach. To się nie udaje. Oddelegowany do Kielc. Tam się udało. To są ludzie, którzy stworzyli i rządzili Polską Ludową. To są oczywiście tylko przykłady. Jest bardzo wiele. Czyli z tej kategorii przedwojennych komunistów, z tych wychowanych w Związku Sowieckim, pełniących obowiązki Polaków, z tego podziemia wojennego komunistycznego, z Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej i Gwardii Armii Ludowej, mają kadry do stworzenia Polski Ludowej. Gdy w styczniu 1944 roku Sowieci wkraczają na ziemię polskie, wypierają Niemców, front szybko przesuwa się na zachód, rozpoczyna się akcja Burza. Oddziały Armii Krajowej, innych organizacji niepodległościowych przystępują do walki z Niemcami na wielką skalę. Kilkadziesiąt miast, miasteczek wyzwolonych jest jeszcze przed przejściem frontu. W innych miejscowościach polskie oddziały pomagają Sowietom. W Wilnie, we Lwowie, w Warszawie wybuchają powstania. Sowieci wszędzie postępują według tego samego schematu. Przez kilka dni ci dowódcy frontowi sowieccy, jak się później okazywało, NKWDziści, rozmawiają z Polakami przyjaźnie. Tą pomoc przyjmują. Bardzo się cieszą. Pomogliście. O, sprawy polityczne to się jakoś załatwi na wyższym szczeblu. A teraz tu możecie spokojnie działać. Nikt wam tu już krzywdy nie zrobi. Tu już się wojna kończy, idziemy dalej, a wy tu macie, odbudowujcie Polskę. Ujawnia się delegatura rządu na kraj. Ujawniają się lokalni dowódcy Armii Krajowej. Sowieci aresztują, przywódców mordują, żołnierze albo wywożą na Syberię, albo wcielają do armii Berninga i zaprowadzają swój porządek. W lipcu 1944 roku tworzą PKWN, ten pseudorząd komunistyczny. Ale to nie jest rząd, on nie ma nic do gadania. Nawet jeśli chodzi o takim wymiarze, jakim komunistom by na to pozwolili. Jurysdykcja na zapleczu frontu jest w całości w rękach NKWD. Informacja wojskowa, najbardziej zbrodnicza formacja represyjna Polski Ludowej, ta bezpieka w wojsku jest cała od początku do końca sowiecka. Wszystkie ich rozkazy, instrukcje są wydawane w języku rosyjskim. Przesłuchania w języku rosyjskim. Nie wszyscy złapani, nie wszyscy sądzeni przez bolszewików w ogóle rozumieją ten język. Jaki to jest wolny kraj? Jaka to jest Polska Ludowa? To jest część Związku Sowieckiego, które przybiera taką nazwę i taką formę. Ale Polską to nie jest. Nie ma polskich instytucji. Polacy są mordowani. We wszystkich powiatowych miastach stoją bataliony wojsk wewnętrznych NKWD. Wszystkie większe walki z polskim podziemiem niepodległościowym toczą nie polscy komuniści, nie ci komuniści w Polsce, nie KBW, nie Ludowe Wojsko, nie bezpieka, tylko wojska wewnętrzne NKWD. I przerażająca skala represji. 5000 ludzi zamordowanych na mocy wyroków sądów wojskowych. Ponad 20000 zamordowanych w aresztach, więzieniach jeszcze przed aktem oskarżenia, jeszcze przed postawieniem tych ludzi przed sądami. Do tego 100, może 100 kilkadziesiąt tysięcy ludzi zamordowanych w obławach, w egzekucjach, w pacyfikacjach. Jednorazowo ginęło po kilkadziesiąt do kilkuset osób w tych obławach sowieckich, gdzie później pomaga Ludowe Wojsko,
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którego bohaterem do dziś jest major Zygmunt Maurycowicz Bauman, wielki rzekomo uczony, odznaczony Krzyżem Walecznym za takie operacje, bez poczucia wstydu, bez niczego i ma w Polsce swoich obrońców, że on pełnił normalną służbę w normalnej instytucji i działał normalnie. To jest jeden z takich przedstawicieli z tamtej epoki, który żyje do dziś. Światowej sławy uczony podobno. Tylko proszę pamiętać, żydowska rodzina z Poznania, nie z Kresów Wschodnich. Jak ten człowiek, znajdując się na terytorium okupowanym przez Związek Sowiecki, jest przyjęty do służby w NKWD? Jakie musiał mieć zasługi? Jakim musiał się cieszyć zaufaniem? Do 1945 roku pełni służbę w NKWD, później przekazany do KBW. Dochodzi do stopnia majora, jest bardzo wysoki stopień. Jeździ na tak zwane bandy, zwalcza polskie podziemie. Tam są ofiary po drugiej stronie. Dostaje za to Krzyż Walecznych. I dzisiejsze władze państwowe twierdzą, że to jest wielki Polak. Na czym ta wielkość polega? Jeśli nie sięgniemy do historii, nie zbadamy przeszłości, nie zobaczymy życiorysów tych ludzi, to nic z tego nie będziemy rozumieli. Tak jak nic z istoty komunizmu w Polsce. Jeśli to się wszystko sprowadzi do tego, że rzekomo dali nam nauczanie, zbudowali parę hut, rozbudowali kopalnie, to nie będzie prawda o Polsce Ludowej. Bo to nie jest wszystko. To jest to, co się później dzieje w latach 70. Część ludzi z rodzin komunistycznych, czy nawet byłych funkcjonariuszy partyjnych, zaczyna się orientować w sytuacji. Zaczynają odchodzić od tej ideologii. Odchodzą ze struktur władzy. W 68 roku pobiły się dwie frakcje partyjne. Tak jak wtedy mówiono, Hamokomuna i Żydokomuna. Dwie frakcje, które walczyły o władzę, a my zostaliśmy w to wplątani. Jedna z tych frakcji wygrała. Zaczęła rozpędzać drugą. Kogo się dzisiaj obarcza winą? Czy generała Jaruzelskiego za antysemickie czystki w Ludowym Wojsku Polskim? Czy polskie społeczeństwo, że jest antysemickie? Polski Kościół, polskich niepodległościowców. Cała ta ideologia tych nazi matek, nazi ojców, polskich obozów koncentracyjnych, polskich obozów zagłady. To wszystko czemuś służy. To jest to oderwanie się od historii i stworzenie takiej ideologii, która ma spowodować, że mamy być zawstydzeni własną przeszłością. Mamy się wyrzec własnej przeszłości, własnego kraju. Patriotyzm ma być czymś obrzydliwym, bo my teraz Europejczyki, my teraz jesteśmy inne towarzysze zupełnie. Jest taki obelisk przy Pałacu Kultury w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Na tym obelisku są metalowe tablice, gdzie są nazwy europejskich stolic. Kierunki i w kilometrach odległości. Jest Moskwa, 1122 kilometry. I strzałka w drugą stronę, Bruksela, 1122 kilometry. Ta sama odległość, inny kierunek. A ile podobieństw można znaleźć? Jak łatwo było niektórym ludziom zmienić kierunek ze wschodniego na zachodni i od razu machać ogonkiem wiernie i na tych dwóch łapkach przytakiwać wszystkiemu, co jest przeciwko nam. Dlaczego? Bo my nie znamy swojej przeszłości. Nie potrafimy być dumni z tego, czym polskie państwo było. Jeśli były w naszej historii rzeczy, których możemy się wstydzić, to będziemy się ich wstydzić. Nie będziemy tego ukrywać. Ale to jest margines. Nie może być tak w Polsce, że komuniści do dzisiaj dyktują nam warunki dyskusji. Dyktują nam punkty, tematy, o których możemy rozmawiać. Narzucają nam swoje poglądy na wszystko, swoją wizję. Mówmy z nimi językiem konkretów. Jeśli macie zasługi, to je pokażcie. Jeśli twierdzicie, że przed wojną Komunistyczna Partia Polski była normalną organizacją, która była szykanowana przez państwo polskie, że musiała działać w podziemiu, to udowodnijcie, że nie byliście stalinowską agenturą. Nie dokonywaliście zamachów terrorystycznych, nie dokonywaliście aktów zbrodniczych, nie mordowaliście ludzi,
A to przecież wszystko miało miejsce. Jeśli okres II wojny światowej i wasza formacja jest formacją szlachetną,